Otóż, panie marszałku, Wysoka Izbo, krótko jeszcze o rynku pracy, bo zostało mi niestety niewiele czasu. Ta debata jest bardzo krótka. Panie przewodniczący, ja panu wydłużę czas, tylko proszę mówić na temat. Bardzo dziękuję. Staram się mówić właśnie na temat, ale mam wrażenie, że niektórzy na tej sali mają kłopoty ze zrozumieniem innych wystąpień. Po pierwsze, gwałtowny przyrost umów śmieciowych. Mamy patologiczną sytuację w Polsce, w której umowy śmieciowe są dominującą formą zatrudnienia, a miały być uzupełniającą formą zatrudnienia. Proponowaliśmy i proponujemy likwidację umów śmieciowych, obniżenie składki na ZUS i legalizację ogromnego szarego i czarnego rynku pracy w Polsce. Wreszcie połączenie ZUS-u i KRUS-u, wprowadzenie podatku solidarnościowego od najbogatszych. Oprócz tych podatków od rynku finansowego, żeby zdobyć środki na aktywną politykę państwa, wprowadzenie ulg inwestycyjnych, które by przytrzymywały kapitał właśnie w inwestycjach w przemysł. Tych ulg, które dotyczą bezpośrednio działań związanych z tworzeniem miejsc pracy, a nie jakichkolwiek innych. O tym się dyskutuje wszędzie na świecie. Dodatkowo ubezpieczenie od bezrobocia. Jeżeli w Polsce w Urzędzie Pracy na jedną ofertę pracy jest 17 bezrobotnych, jakim prawem mamy czelność oczekiwać od tych ludzi, że muszą sobie sami poradzić z tym, że nie znajdują miejsca pracy? Czy praca w Polsce jest? Nie ma. Zasiłki dla bezrobocia. Obama, jedyna gospodarka, która ma jakiś realny sukces w walce z kryzysem. 44% bezrobotnych dostaje zasiłki dla bezrobotnych. Jaka jest sytuacja w Polsce? Dramatycznie gorsza. To samo dotyczy progów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej i szeregu różnych innych działań, które muszą wywołać w Polsce efekt wewnętrznej konsumpcji, bez którego te wszystkie działania pana ministra Rostowskiego, zrozumiałe w horyzoncie tych dogmatów neoliberalnych, które oczywiście będą dalej panu dawały tytuł, że pan będzie miał 2% wzrostu w przyszłym roku na tle minus 2 w Niemczech, czy w Holandii, czy w innych krajach. Wspaniale. I co z tego? Co z tych 2%? Jak jesteśmy cały czas w tym samym świecie, w którym garstka ludzi zgarnia całą wartość dodaną, którą wytwarzają poszczególne gospodarki. Całkiem na koniec zacytuję Donalda Tuska, który jest zupełnym fenomenem jako premier. Nie dość, że dwa razy z rzędu wygrał wybory, to jest pierwszym premierem, którego nie dotykają afery. No, wykrywa się nepotyzm, kolesiostwo, różnego rodzaju rzeczy, a premierowi Tuskowi rośnie. Nieobecny tu premier Miller po jednych taśmach Rywina musiał oddać władzę obecnemu prezesowi Narodowego Banku Polskiego. Jarosław Kaczyński potrzebował agenta Tomka i Mariusza Kamińskiego jako szefa CBA, żeby odejść od fotela premiera. A premier Tusk, proszę bardzo, afera hazardowa. Rysiu, załatwimy to na 100%. Nic się nie stało. Platforma wygrała historycznie po raz drugi. Jest pierwszą partią, która dwa razy z rzędu wygrała wybory. Kolejna afera taśmy PSL-u. W Platformie rośnie 36%. Aż się boję, co się stanie, jak się ujawnią te taśmy Platformy Obywatelskiej, bo wówczas pewnie poparcie dla Platformy sięgnie 50%. Więc zacytuję wam, tym razem nie Lecha Kaczyńskiego, co na ogół robi Donald Tusk, tylko Donalda Tuska. Wiem, że jednocześnie musimy zapewnić wzrost płac pracownikom sektora publicznego. O nikim nie wolno nam zapominać, ani też, jak to czasem miało miejsce w przeszłości, nikogo nie będziemy faworyzować, tylko dlatego, że należy do lepiej zorganizowanej niż innej grupy zawodowej czy lobby. Donald Tusk, 23 listopada 2007. Z tym was zostawiam.